Pewna kobieta zapytała starca: po ile sprzedajesz jajka? Stary sprzedawca odpowiedział: po 50 groszy za jajko, proszę pani. Kobieta odpowiedziała: wezmę 6 jajek za 2,50, albo odejdę i nie wezmę nic. Stary sprzedawca odpowiedział jej: może pani kupić po cenie, jaką sobie pani życzy. To jest dobry początek dla mnie, bo dzisiaj nie sprzedałem ani jednego jajka, a potrzebuję sprzedać cokolwiek, by wykarmić rodzinę. Kupiła te jajka po cenie, jaką chciała, i odeszła z poczuciem, że wygrała. Weszła do swojego sportowego samochodu i pojechała do eleganckiej restauracji ze swoim przyjacielem. Zamówili to, co chcieli. Zjedli tylko trochę i zostawili sporą część z tego, co zamówili. Dostali rachunek na 400 zł. Kobieta zostawiła aż 500 zł i powiedziała właścicielowi restauracji, że reszta to napiwek. Ta historia może wydawać się całkiem normalna dla szefa luksusowej restauracji, ale bardzo niesprawiedliwa dla sprzedawcy jajek. Pytanie brzmi: dlaczego zawsze musimy udowodnić, że mamy moc nad biednym sprzedającym, kiedy kupujemy od niego to, co ma do zaoferowania? I dlaczego jesteśmy hojni wobec tych, którzy nawet nie potrzebują naszej hojności? Kiedyś gdzieś można było przeczytać: mój ojciec miał zwyczaj kupować towar od biednych po wysokich cenach, mimo że nie potrzebował tych rzeczy. Czasami płacił im więcej. Byłam w szoku. Pewnego dnia zapytałam go: dlaczego to robisz, tato? Mój ojciec odpowiedział: to jest dobroczynność owinięta w godność, moja córko. Jeśli ten film ci się podobał, daj mi suba i wysłuchaj również przepięknego poematu Desiderata.